Cześć, witam Was po przerwie. Ze względu na to, że powstawał nowy projekt, musiałem trochę rzeczy zorganizować. Dzisiaj dla odmiany zrobimy trochę inaczej. Dzisiaj będę mówił po polsku. A dla tych wszystkich, którzy przyzwyczajeni są do tego, że prowadzę kanał po angielsku, umieszczę napisy w tym materiale. Dzisiaj chciałbym spróbować przedstawić Wam trekking górski połączony z plenerem fotograficznym. Będzie troszeczkę więcej mówienia z mojej strony, mniej pokazywania detali dotyczących samego fotografowania, ale takich też nie zabraknie. Zacznijmy od tego, że wyruszyliśmy z Kuźnic. Dotarliśmy pod schronisko na Hali Kondratowej. W następnej kolejności udaliśmy się bezpośrednio w stronę przełęczy pod Kopą Kondracką. Na górę prowadzi przyjemny zielony szlak. Na przełęczy Kondrackiej rozstawiliśmy sprzęt i wykonaliśmy kilka ujęć ze względu na ciekawe warunki pogodowe. Jak możecie zobaczyć, ujęcia były dosyć specyficzne, dosyć duże zamglenie, czy też zachmurzenie nawet, bym powiedział. Po tej krótkiej przerwie spakowaliśmy cały sprzęt i ruszyliśmy wzdłuż głównej grani Tatr w stronę Kasprowego Wierchu szlakiem czerwonym. Po drodze mijamy suche czuby. Po prawej widzimy cichą dolinę, a nad nią Liptowskie Kopy. Kilka utrudnień na szlaku, natomiast też znaleźliśmy kilka fajnych punktów, gdzie można było się pobawić kompozycję wspinaczkową. Po powrocie na szlak, w tej krótkiej przerwie, dochodzimy do miejsca, w którym mamy widok za Goryczkowej Czuby w stronę pośredniego wierchu Goryczkowego, zamglonego Kasprowego oraz Beskidu. Po lewej stronie grań Kasprowego i Dolinę Goryczkową. Tutaj mamy już powoli zaczynające się podejście pod Kasprowy Wierch. Jak widać, pogoda nie rozpieszczała nas, było duże zachmurzenie. Na Kasprowym Wierchu zrobiliśmy krótką przerwę, żeby się napić kawy oraz spróbować zrobić kilka fotografii, patrząc w kierunku Świnicy, która w momencie, kiedy dotarliśmy na Kasprowy Wierch, była cała schowana w chmurach. Potem zeszliśmy na przełęcz Liliowe przez pośrednią turnię. W dole Dolina Gąsienicowa i grań Małego Kościelca. Tutaj mamy strome podejście już na szczyt Świnicy. Tutaj mam widok ze szczytu Świnicy. Moje próby zarejestrowania panoramy. Zejście w stronę Świńskiej Przełęczy, którą to schodziliśmy do Doliny Gąsienicowej. Tutaj mamy widok już z Doliny Gąsienicowej na Kościelec i Świnicę, pośrednią i skrajną turnię, Beskid i Kasprowy Wierch. I idziemy w stronę Hali Gąsienicowej. Cały trekking zajął nam 8,5 godziny. Wyruszyliśmy o 5 rano. Zrobiliśmy w tym dniu około 26-27 km i jeśli się nie mylę, przewyższenie wynosiło 1460 metrów. Także całkiem sympatyczna trasa. Chciałbym wiedzieć, jakich elementów chcielibyście widzieć więcej w tego typu materiałach. Czy chcecie widzieć moment, kiedy rozstawiamy cały sprzęt, czyli takie ujęcia z planu, czy więcej tematów w stylu vlogowym, gdzie będziemy na bieżąco objaśniać, co i jak robimy. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, jaka wersja by Was najbardziej
usatysfakcjonowała. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, a interesuje Was ta tematyka, proszę kliknijcie subskrybuj. Rączka w górę zawsze nam pomaga. Jeżeli nie jesteście zadowoleni z tego materiału, rączka w dół też będzie dobrze działać, a będzie nam dawała informację, że coś trzeba poprawić. A my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!